Prodigious wspólnie z N Studios przygotował prezentację live streaming, zgłębiając tajniki świata motion capture. Za pomocą 8-kamerowego systemu do obsługi streamingu wideo połączyliśmy 6 komputerów i 2 kamery w zdalny streaming. A po co nam właściwie motion capture? Well, motion capture wykorzystuje się w produkcji gier, efektów specjalnych, w filmach i animacjach. Z łatwością pozwala na stworzenie animatików, w których występuje naturalny ruch do odtworzenia. Full performance capture to przechwytywanie ruchu ciała, mimiki i dźwięku z możliwością realizacji zbliżoną do typowej pracy na planie. MoCap pozwala w szybki i precyzyjny sposób zarejestrować ruch aktorów i obiektów, z którymi wchodzą w interakcję. Ruch kamery może być zaprogramowany w dowolnym momencie. A teraz od początku. Jak to się odbywa? Pierwszym etapem jest preprodukcja. Stworzenie postaci i scenografii. Skan twarzy może być wykonany z wykorzystaniem specjalistycznego skanera 3D, iPhone'a z sensorem LiDAR czy aplikacji do fotogrametrii. W docelowym silniku animacyjnym weryfikuje się i poprawia niedoskonałości modeli oraz uzupełnia je o dodatkowe elementy. Najbardziej pracochłonne jest zgranie animacji twarzy z ruchem pobranym od aktora, tak żeby uzyskać naturalny efekt odzwierciedlający dokładnie mimikę. Lokacje użyte w prezentacji zostały stworzone w silniku graficznym Unreal Engine 5. Sposób budowania lokacji zależy w dużej mierze od dwóch czynników: formy produkcji i zakresu ruchu kamery. W trakcie prezentacji wykorzystano zmodyfikowane modele budynków. Dużą uwagę poświęcono odzwierciedleniu obiektów rzeczywistej scenografii. Modele obiektów reklamowych wykonano remapując od nowa prostą siatkę na skanach modeli dla zachowania charakterystycznej geometrii opakowań. Jak odbywa się ubranie aktorów w specjalistyczne stroje z markerami? Jednym z wymagań nowoczesnego, profesjonalnego systemu motion capture jest odzwierciedlenie ruchu postaci do ruchu szkieletu. Precyzja i płynność odwzorowania ruchu zależą od prawidłowego przeniesienia punktów z ciała aktora na odpowiadające im punkty szkieletu. To są te same punkty, które wyznaczają oś obrotu stawu. Dokładny ich montaż pozwala prawidłowo zwymiarować i utrzymać szkielet animacyjny we właściwej pozycji względem ciała. System OptiTrack potrafi w trybie ciągłym przeliczać położenie szkieletu względem markera, jeżeli zmienia on nieznacznie pozycję. Między scenami stosuje się też kalibrację modelu, korzystając z ustalonej pozycji ciała, T-pose. A co, jeśli chcemy mieć idealną mimikę twarzy? Rejestracja mimiki aktora może odbywać się na stanowisku stacjonarnym lub headsetzie, systemie nagłownym z mikrokamerami, który może być używany w trakcie odgrywania całej sceny motion capture. Wdzięcznym narzędziem do rejestracji ruchu twarzy, który wykorzystaliśmy w scenie z aktorkami, jest iPhone. Nagrywa nie tylko obraz, ale dzięki wbudowanemu LiDARowi, czyli czujnikowi 3D, zbiera i dostarcza informacje o zmianach kształtu obiektu geometrycznego. W typowych realizacjach motion capture stosujemy nagrania z wykorzystaniem cyfrowego systemu Shure QL-XD i mikrofonów subminiaturowych przy twarzach aktorów, dodatkowo rejestrując cały ambient. Produkcję live i postprodukcję dźwięku realizujemy w studio dźwiękowym. Jak widać, technologia ta ma wiele zakamarków i elementów do połączenia. Jest również bardzo efektowna. Dzięki niej można wykonać trudne lub niemożliwe fizycznie ujęcia oparte na ruchu rzeczywistych aktorów, zajmujące jednocześnie znacznie mniej czasu w produkcji z widocznym natychmiast efektem. Zapraszamy do naszego wirtualnego świata.